Przechodzimy do punktu czwartego. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Gołda. Proszę bardzo, panie kierowniku. Proszę państwa, na terenie naszej gminy jeden budynek jest do kanalizacji, do sieci kanalizacyjnej jest włączony do sieci kanalizacyjnej z Kowalowickiej. To jest spółka, że wyłożymy jeden budynek, który będzie nam drugi gaz. I zarządza kanalizacją wodką, gospodarkę prowadzi spółdzielnia mieszkaniowa Dros na terenie Kowalowickiej. I tak jak my, oni są obowiązani ustalić te stawki za odprowadzenie ścieków, które dotyczy stawka opłaty abonamentowej na terenie wysokości 4,55 i oni tutaj się zwracają na nas prośbę o zatwierdzenie tej ustawy. I co, jak my powiemy, że nie, to i tak ustawka przychodzi. Tak, jak ciekawi zwoła. Jest tak, się nie zmieni. Jest jedno. O, czy są jakieś pytania do tego, co pan kierownik przedstawił? Nie. Znaczy ja, jeżeli mógłbym swoją opinię przedstawić. Znaczy, rekomendowałbym kolegom, żeby głosować przeciw. No bo w zasadzie, skoro nasza wola, powiedzmy, czy nasze tak, czy nasze nie, i tak prowadzi do tego samego, więc no chociażby z samego faktu, że zagłosujemy przeciwko, po to tylko, żeby okazać swoją dezaprobatę dla tego typu uchwałodawstwa, czy sposobu przeprowadzania... No nie wiem, jak prawnika nie ma tutaj, jakie skutki odniesie, czyli ty nie zakładujesz. Nie no, ale to jak my spróbowaliśmy dla naszego pepiku zablokować, znaczy inaczej, głosować przeciwko stawkom, to uświadomiono nam, że na nic to nie wpłynie. Nie, ja przepraszam, tu nie ma jak gdyby dla mnie żadnego znaczenia, czy tak, to jest niższe, czy to jest wyższe, czy to jest tyle. To jest tyle. Tylko no, jak gdyby idea tego, co ja mówię, jest taka, że jest budynek jednorodzinny, jeżeli my radni, czy głosując tak, czy głosując nie, nie mamy żadnego wpływu, to po co my mamy głosować? Na tak. Ale no właśnie, dlaczego mamy głosować na tak, jak Andrzej mówi, a jeżeli zagłosujemy na nie, to co, to my jesteśmy wtedy gorszymi radnymi, czy gorszymi ludźmi wobec kogoś? No, jakie to ma znaczenie? Jakie znaczenie ma nasz głos? Aż tak nie rozważaliśmy, ja przynajmniej nie rozważałem, do której partia u nas trzeba było prawnika i zrozumienie. Jeżeli to spowoduje zahamowanie czy odcięcie dla ludzi od kanalizacji, to może i tak podejdzie. No właśnie, to i tak ostateczną decyzję podejmiemy na sesji Rady Miejskiej, no więc ja prosił, żeby do sesji Rady Miejskiej była ta sprawa wyjaśniona. A będziesz na czy znowu nie? Tak, nie podjęcie, czy co sprzeciw, jakie da skutki. Tak jest. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma, tak? Wobec tego, kto jest za tym, by przyjąć te zaproponowane stawki taryfy do odprowadzania ścieków w gminie Gołda? Proszę bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.